Uwaga, dla początkujących nie proponuję tego robić w domu. Jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze to zrobisz, to polecam udać się do piwnicy lub do garażu, a najlepiej wyjść z tym na dwór. Ucieczka much w domu do różnych pomieszczeń może skończyć się szałem reszty domowników. W czwartym dniu część pinek przeobraziło się w poczwarki koloru czerwonego. Teraz dokładnie widać, jaki stopień przeobrażenia jest po 5 dniach. Pierwsze wyklute muchy pojawiły się w 10 dzień po kupieniu pinków. Po około dobie jest ich masa. Nie mogę ich zliczyć. Teraz trzeba ich rozdzielić, aby nie pozdychały. Dodam, że trzeba oddzielać tak co drugi dzień aż do zakończenia wykluwania się much. Ja powtarzałem tak 6 razy. Na słoiku jako nakrycie zastosowałem ręcznik papierowy, ale nie był to dobry pomysł na długą metę, gdyż papier może się szybko przerwać. Najlepsza będzie szmatka z materiału. Aby przerzucić muchy, będziemy potrzebować gumki recepturki, woreczek z Biedronki. Te są najlepsze, gdyż są długie i duże, dwa kawałki sznurków,
nożyczki, szmatka 10 na 10 cm. Nakładamy worek na słoiki, zaciskamy gumką recepturką jak na filmie. Jeśli mamy za dużo powietrza, to wypuszczamy, ale nie wszystko, bo muchy nie będą się przemieszczać w środku. Następnie ściągamy wewnętrzną gumkę otaczającą wieko. Muchy same będą wlatywać do worka. Aby przyspieszyć ten proceder, należy potrząsać trochę słoikiem. Następnie wytrząchamy resztę i zawiązujemy worek, aby nie wróciły z powrotem do słoika. Niestety nie wszystkie muchy wejdą do worka, ale nie martwmy się, wyjdą następnym razem.
Na zawiązanym worku zawiązujemy dwie nitki w odstępie 1 cm. Zawiązujemy mocno, aby się nie rozwiązały. Następnie odcinamy worek w środkowej części wiązania i mamy worek z muchami i słoik z pinkami. Teraz muchy z worka wędrują do lodówki, aby były niemrawe, co pozwoli nam je przesypać do pudełka. Przygotowaną bibułkę lub szmatkę, jak kto woli, będziemy zatykać słoik. W tym celu resztę much musimy strzepać do worka. Jest ich mało, więc sobie poradzimy bez problemu. Nakładamy wcześniej przygotowaną bibułkę i trzymamy jak na filmie. Następnie odrywamy folię i wyciągamy ją spod bibułki. Zaciskamy gumką, najlepiej dwoma, dla pewności.
Teraz ściągamy resztę folii i voilà gotowe, słoik przygotowany do następnego razu. Teraz należy zająć się muchami w lodówce, w tym celu musimy przesypać je do pudełka po moczu i zamrozić w zamrażarce. W tym celu postępujemy jak na filmie. Tym sposobem mamy muchy na zimę nie tylko dla mrówek, ale też dla pająków i innych gadów. We'll be right back.